Cześć, ja mam na imię Karol, a moja propozycja na to, co moglibyście porobić w wolnym czasie, to muzykowanie. Nie potrzebujecie do tego żadnych instrumentów, bo możecie je zrobić samodzielnie. Zaczniemy od szklanej harfy. Do jej zrobienia potrzebujemy kieliszki. Im więcej kieliszków, tym więcej dźwięków uda nam się stworzyć. Ja akurat mam 6. Przetestujmy, czy w ogóle działają. Najpierw musimy dobrze odtłuścić nasze dłonie. Można to zrobić za pomocą mocnego alkoholu, na przykład spirytusu, albo płynu do dezynfekcji rąk, którego przecież wszyscy macie teraz pod dostatkiem. Teraz wystarczy nawilżyć palec i potrzeć nim o brzeg kieliszka. Pewnie słyszycie, że póki co każdy kieliszek brzmi mniej więcej tak samo, zatem co zrobić, żeby każdy kieliszek wydawał inny dźwięk? Trzeba nalać do nich różną ilość wody. Im więcej wody nalejemy do kieliszka, tym niższy dźwięk będzie on wydawał. Dlatego ten kieliszek zostawimy pusty, będzie on wydawał najwyższy dźwięk z tych wszystkich. Woda nalana, jednak nasza harfa jeszcze nie stroi. Nastroimy ją dokładnie w taki sam sposób, jak stroi się gitarę, za pomocą aplikacji na smartfona. Zaczniemy od tego kieliszka. Podczas strojenia musimy na bieżąco sprawdzać, jaki mamy dźwięk i czy dany dźwięk stroi. Żeby było Wam łatwiej, możecie zrobić to w prostszy sposób niż pocieranie, stukając o kieliszki metalową łyżeczką. Dobrze jest też zaopatrzyć się w strzykawkę lub pipetę, bo w przypadku szklanej harfy nawet jedna kropla wody mniej lub więcej może kompletnie zmienić brzmienie danego kieliszka, także tutaj precyzja jest bardzo ważna. Kiedy strzałka wskazuje za bardzo na prawo, oznacza to, że dźwięk jest za wysoki i trzeba dolać wody. Teraz stroi. Mamy dźwięk E. Idziemy dalej. Tutaj też mamy za mało wody. Jeszcze. Dobrze, tutaj mamy F. W takim razie tu powinno być G. C, D, E, F, G, A, H, C. No i szklana harfa gotowa, wszystko stroi. Teraz możemy poimprowizować. Pamiętajcie, że woda cały czas paruje, więc jutro wasze harfy mogą już brzmieć zupełnie inaczej. Mamy tutaj dźwięki E, F, G, A, H i C. Brakowało mi dźwięku D, więc wykorzystałem tę dużą zlewkę. Posłuchajcie sami. Ta. Można też łyżeczką. Albo można grać w harmonii. Pamiętajcie, żeby nie uszkodzić kieliszków. Jeżeli ktoś z Was jednak nie ma ochoty robić szklanej harfy, mamy tutaj coś prostszego. Grzebień.
Tak, na nim też można zagrać, ale nie na samym grzebieniu. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś bardzo cienkiego pergaminu, albo też dobrze się sprawdza folia aluminiowa. Mały kawałek zawijamy na grzebień, przykładamy do ust i nucimy, wprowadzając tę folię w wibrację. Posłuchajcie. Jak to brzmi bez grzebienia? Zwykły falset. Natomiast kiedy zrobimy to przykładając grzebień do ust, mamy super wzmocniony dźwięk. Niskie dźwięki też bardzo dobrze brzmią grane na grzebieniu. Posłuchajcie. I to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zachęcamy też do śledzenia naszej strony na Facebooku Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oraz do followowania naszego Instagrama Małpa Naukowiej. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły na tematy kolejnych filmów. Chętnie weźmiemy je pod uwagę. No to co? Na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!